Diego, Milton, Lester, Gorn. Chcesz żyć lepiej, uciekaj stąd. Gorn, Lester, Milton, Diego. Nie podchodź od tyłu do niego. Diego, Lester, Gorn, Milton. Słuchaj go dalej, to banie ci zryje. Milton, Diego, Gorn, Lester. Zaproponuję zapalić bagietne ziele. Zostałem wrzucony do górniczej doliny. Przez magiczną barierę chłopcy buli tam nie pobili. Zostałem uratowany przez człowieka w czerwonej zbroi. Miły z niego gościu Diego, tak go nazywali. Zaproponował dołączyć do obozu starego za Gomeza. Powiedzieli, gdy pomoc będzie potrzebna. Nowy obóz to banda Szumowin i Hołoty. Chcą wydostać się poprzez wykorzystanie kopca rudy. Obraz wyśniącego to w ogóle nie wspomnę. Banda świrów, którzy codziennie palą wiele bagienne. Każą wyznawać śniącego zbawiciela, który miał być pomocny, a zamienił się w demona. To on miał uratować świat i pokonać barierę. Każdy, kto grał w Gothica, wie, jakie jest zakończenie. Trzej bogowie, Idnosie, Beliarza, Danosie. Gdy bezimienny będzie w świątyni, to wskażcie mu drogę. Trzej bogowie, Idnosie, Beliarze, Adanosie. Gdy bezimienny będzie świątyni, to wskażcie mu drogę. Gomez, Xardas, Iberion, Saturas. Powiedz mi, dlaczego nazywają cię Oguras? Iberion, Xardas, Saturas, Gomez. Ustąp miejsca bezimiennemu na tronie. Saturas, Iberion, Gomez, Xardas. W ogóle nie widzi na oczy ten nekromanta. Xardas, Gomez, Saturas, Iberion. Ujrzał śniącego, aż z wrażenia pierdnął. Spokojnie, wszystko będzie w porządku.